Zebraliśmy się dziś na pikniku. Na pikniku, który jest takim symbolem współpracy, bardzo bliskiej współpracy sojuszniczej między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Nawet, jak widzicie Państwo, pogoda, choć kapryśna, to teraz deszcz przestał padać, a więc możemy rozmawiać, możemy się cieszyć tym, że jesteśmy razem, że wspólnie dbamy o bezpieczeństwo. Kiedy w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość przejęło ster rządów w Polsce, od tego czasu bezpieczeństwo stało się priorytetem w działaniach polskiego rządu. Również moja misja jako ministra obrony narodowej skoncentrowana jest na tym, żeby zapewnić bezpieczeństwo Polsce i Polakom. A więc dążę do tego, żeby Wojsko Polskie było liczniejsze, żeby Wojsko Polskie było wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i żeby Wojsko Polskie było jak najmocniej osadzone w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego, a szczególnie w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Żeby zrealizować pierwszy cel, żeby Wojsko Polskie było liczniejsze, wprowadziliśmy kampanię Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. W związku z tym również w Giżycku będziecie mogli Państwo spotkać mobilne punkty, w których żołnierze polscy informują, zachęcają do tego, żeby wstąpić do Wojska Polskiego, opowiadają o swoich doświadczeniach służby, również poza granicami kraju. Powołałem do życia 18. Dywizję Zmechanizowaną, dywizję, która operuje na wschodniej części naszego kraju, w miejscu, w którym w 2011 roku rząd koalicji PO-PSL rozwiązał pierwszą warszawską dywizję zmechanizowaną. A więc to jest ten pierwszy punkt. Wojsko Polskie musi być liczniejsze. Drugi punkt to Wojsko Polskie musi być wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt. Przykładem tego najnowocześniejszego sprzętu są właśnie moździerze samobieżne RAK razem z wozami dowodzenia, które miałem zaszczyt przekazać przed chwilą. To polski produkt, to produkt najwyższej jakości, ale żeby Wojsko Polskie posiadało najnowocześniejszy sprzęt, również doprowadziłem do tego, że Polska kupiła system Patriot od Stanów Zjednoczonych, kupiła rakiety HIMARS, właśnie też na podstawie rozmów, negocjacji i zgody rządu Stanów Zjednoczonych, a teraz jesteśmy w trakcie negocjacji, które dotyczą zapewnienia siłom powietrznym naszego kraju najnowocześniejszego sprzętu, samolotów F-35. To będzie zmiana jakościowa. To jest sprzęt jedyny na świecie. To jest sprzęt gwarantujący przewagę polskim siłom powietrznym. I trzeci element mojej misji to jest zacieśnienie relacji w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, a szczególnie ze Stanami Zjednoczonymi. Wojska Stanów Zjednoczonych są najpotężniejszą armią na świecie. Nasza bliska współpraca daje Wojsku Polskiemu możliwości doskonalenia umiejętności, rozszerzania umiejętności żołnierza polskiego, ale też obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest bardzo ważnym elementem odstraszającym ewentualnego przeciwnika. Chciałbym podkreślić, że niespełna miesiąc temu w Waszyngtonie prezydent Andrzej Duda i prezydent Donald Trump podpisali bardzo ważną deklarację. Deklarację, która stanowi o zmianie sytuacji w naszej części Europy. Deklarację, która zakłada realizację wielomiesięcznych negocjacji, które dotyczą wzmocnienia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Nasze relacje historycznie sięgają czasu, kiedy powstawały niepodległe Stany Zjednoczone. Niewątpliwie służba zarówno Tadeusza Kościuszki, jak i Kazimierza Pułaskiego jest dowodem tej bliskiej współpracy, tego zaangażowania polskiego, ale także pamiętamy, jesteśmy wdzięczni, że w 1920 roku, kiedy odradzająca się Polska została zaatakowana przez Rosję sowiecką, wtedy lotnicy amerykańscy przyszli nam z pomocą. Wtedy obroniliśmy
wolność naszego kraju, ale także całej Europy przed inwazją Rosji bolszewickiej. A dziś żołnierze polscy i amerykańscy służą ramię w ramię, na przykład w Iraku czy w Afganistanie, a więc ta współpraca jest bardzo bliska i ta współpraca jest bardzo korzystna dla obu państw. Madam Ambassador, I would like to thank you for your commitment because we achieved real success, common success, Polish-American success. And especially I am satisfied with the fact that character of presence of US troops in Poland will be and is enduring. So that's the success. And I'm satisfied as well because US decided to establish divisional headquarters in Poland. So that's our common success. Madam Ambassador, thank you very much once again. Dziękuję.